Witam kapitanowie, z tej strony strzelam za 1 HP. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić nowy okręt premium, który już niedługo będzie dostępny w grze Indianapolis. Jest to krążownik amerykański 7 tieru. Przejdźmy może sobie do parametrów. Żywotność tego okrętu to jest 32 500 punktów. Pancerz od 16 do 146. Artyleria, bateria główna 3x3, 203, sekundary 8x1, 127. Zasięg baterii głównej to jest 16,9 km. Obrona przeciwlotnicza działa 20 mm 8x2, 40, 6x4 i 127 8x1. Manewrowość. Prędkość tego okrętu to jest 32,5 węzłów. Promień skrętu 620 metrów, czas przesterowania steru 9,1. Zobaczmy jeszcze sobie, jak przedstawia się kamuflaż. Zasięg wykrywalności z powierzchni to jest 13,4. Zasięg wykrywalności z powietrza 8,1. Zacznijmy sobie na moduły, które są bardzo ważne w tej klasie okrętów. Mamy dostępny tutaj radar, który bardzo uprzykrza granie deskami, tak? Bo w tym momencie widzimy wszystko, co się dzieje w dymie. Dodatkowo, co możemy sobie jeszcze wybrać? Sonda hydroakustyczna bądź obrona przeciwlotnicza. Ok, przejdźmy może do bitwy teraz z tym okrętem. Zobaczmy sobie teraz, jak sobie poradzi Indianapolis. Podobny jest do Nowego Orleana 8 tieru. Jest trochę lepszy niż Pensacola. Ma bardzo fajne AA. Może mi się uda użyć, bo mamy lotniskowce. Dobra, co robimy? W pierwszej kolejności przełączymy się na pepeki. Zobaczymy, jak to będzie. No chyba, że będzie deska, to wtedy pójdą obeki. Dobra, płyniemy do przodu. Na razie będzie bardzo emocjonująca bitwa, zanim dopłyniemy do środka. Słuchajcie, jak grać tym krążownikiem? No jak w każdym krążowniku, broń Boże, nie pokazujcie burty, bo z automatu cytadele będą wchodziły jak w masło. Z Amerykańców to przód jest bardzo twardy, dużo odbija. No i chyba na tyle. Dobra, co my tutaj mamy? Wziąłem sobie radar i wzmocnienie pelotę, które się akurat w tej bitwie przyda. Radar też jest bardzo fajny, tylko że mamy jedną deskę. Ok. Popłyniemy sobie na prawo. A propos jeszcze radaru, no to radar 25 sekund jest aktywny. Przeważnie losowania są takie, że mamy dość dużo desek, 5-6 i to naprawdę się przydaje. Szczególnie jak jeszcze mam ogarnięty team. Spróbujemy Pensacolę trafić. Ładnie, równiutko płynie. Pepeczki poszły, bardzo mocne są. Bardzo często wchodzą z tadele. Zobaczymy, czy nie przestrzeliłem. Aj! Ona jest troszkę odchodzi, jeszcze raz spróbuję. Następny pakiet poszedł, już coś do mnie leci. Pięknie, dwie cytadelki, 16 tysięcy. Dobra, ja spróbuję obkręcić, żeby nie dostać bomby. No już tutaj do mnie konik. Oj, bok, niestety zakręt śmierci, pożar. Burzaki poszły. I pięknie, cytadelka. Magia jest po prostu, jeżeli chodzi o pepeki. Mamy tutaj bombowce. Zaraz użyję sobie wzmocnienia. Aj! Guziki mi się pomyliły. Dobra, palicha z radarem. Poszło wzmocnienie. No jeszcze jest Cleveland to... Aj! Jeszcze mnie podpalił, no. Dobra, zmieniamy na drugi. Ability jeszcze działa. Sekund do gaśnicy. O, niestety, poszedł. Co my tutaj mamy? O, New Yorka, strzelimy. Co tam? Dobra, trochę odchodzimy. Muszę się niestety zgasić. Nie będę używał gaśnicy. Albo i będę. Dobra, płyniemy do tego Clevelanda.
Tam też jest Mołotow. Nie jest jeszcze źle. Dobra, no póki co jest okej, no dużo mi nie zabrali, bałem się na tym zakręcie śmierci, że jakąś cytadelę ktoś mi włoży. Póki co jest okej, żarówki nie mam. Skrócimy sobie dystans. Słuchajcie, 7 strzałów oddanych, w tym 4 cytadele. To jest naprawdę dość dobry wynik. Działa, jeżeli chodzi o apeki czy przeciwpancerne. To naprawdę ma przednie. Już mi teraz będzie wychodzić do Cleveland. Mołotow się chowa za wyspą. Zobaczymy, czy dobrze strzeliłem. I piękna, kolejna cytadelka. A, teraz troszkę odszedł. Spróbujemy jeszcze raz. Dalej odchodzi. Okej. No i zaraz się przerzucę na Mołotowa. Mołotow jest na 12, lepiej mi strzelić. Mołotow też odchodzi. No, ma rację kolega na Mołotowie, bo tutaj nie ma zbytnio szans z nami. Za dużo nas jest tutaj. O, już boczek pokazuje, będzie dobrze. Czy wejdą? Niestety, jedna. Tam się dziobem ustawiłem do tamtego, jest dobrze. No i tak powinno się grać, bardzo ładnie. No już kwestia czasu, jak padnie. I jest pięknie kill. Dobra, skupiam się na Clevelandzie. Tam jest New York. A Cleveland mnie odpuścił. Ta strona moim zdaniem jest wygrana. Za 0. No to New York mnie boli. Bo będzie bolało, jak dostanę. Kręcam. Dobrze. Już burzaczki pójdą. Na szczęście we mnie nie celuje. A tak czy siak muszę odkręcić, bo jest zbyt blisko. No jest podpałka, jest dobrze. No niestety, trzeba tak Amerykańcami grać. Nie ma innego wyboru, żeby przeżyć. Jeszcze jeden strzał i idą apeki i spróbujemy tam Nunberga klepnąć. Coś tam weszło, jest dobrze. I teraz dziobem ustawimy się na Nunberga. I spróbuję poklepać. Go jeszcze działa, zanim się przekręcą, to trochę potrwa. Colorado jest dość daleko, więc na razie nie jest zagrożeniem. Nunberg prościutko płynie. Dobra, poszły. Czy mi się uda coś trafić? Już chyba nakręca.
Pięknie, dwie cytadelki, wsparcie, coś pięknego. Dlatego to jest magia tego okrętu, jeżeli chodzi o przeciwpancerne. Jak będzie w sklepie premium, na pewno go sobie kupię. Oła. Samolot już mnie spotują. No, zakręć śmierci niestety. Bok pokazany. No, będę musiał odejść troszkę. Muszę odejść. Przewaga jednego okrętu to nie jest przewaga. Znowu pomyliłem przyciski. Ja to muszę sobie zmienić. Na szczęście gaśnica jest. Aj, dobrze, nie trafił, nie trafił, jest dobrze. Jeszcze 14 sekund na blity. Skoncentrujmy się na tych bombowcach. Coś ściągnę. Aj, będzie ciężko podpalić. Pięknie, pięknie! Masakrycznym AA. Dobra, no teraz trzeba na Budionnego troszkę. Póki co nie narzeka, więc bardzo ładnie, jeżeli chodzi o grę. 22 km ciężko. Dobra, burzaki. No jeszcze nie mam zasięgu, ale będę spróbował tego Nowego Jorka klepać. Może uda się go podpalić, bo to fajnie by było. Niestety, trzeba grać na dystans. No teraz tutaj... Jezu, i przegrywamy o jeden okręt. Niedobrze. Dobra. Może się uda. 12 kwadrado, zawracam. Aj, ładnie, ładnie tutaj zwolnił. Odkręcać. Na 14 budyń, pepeki. Poszło. I to jest właśnie to. Jeszcze może coś tutaj zatopię. Niestety. Trzeba manewrować. Pięknie. Aj, musiał. Piękna cytka. Zobaczcie, miałem chyba 75% hapsa i jak szybko mi wszystko spadło. Niestety to jest tak miękkie, że oho, o. Trzeba go dokończyć, byłoby fajnie. ...483 hapsa. Nie wejdzie. Pięknie. No jeszcze chyba kapa robią chłopaki, więc będzie dobrze, niepotrzebnie ten krążek wypłynął.
ale jakby nie było, bitewka fajna. 8 cytaderek, 27 samolotów strąconych. Zresztą pod koniec bitwy, nieważne co będzie wygrana czy przegrana, podsumujemy. No ja na chwilę obecną będę trzymał się bardzo daleko. 4732 życia to naprawdę zostało mało. Niech kapują. Oni mają 3 pancerniki. Niedobrze, niedobrze. Niepotrzebny tamten drugi wypłynął z kapa, ale co zrobić? Ta nasza zabłokana deska, co ona ten kijów robi? O. Niepotrzebnie kolega wypłynął. Mógł tam na niewidoku kapować i byłoby dobrze. Teraz pytanie, czy tamten pancer... No, świecą go, tak? I szczur jest na 2364 hapsa mu zostało, więc on też padnie. Więc ciężko, ciężko. Ja się już na buszaki przerzucę. No z Meksykiem nie mam szans, szczególnie jeszcze mam taką... Tyle mamy hapsa. Oj, oj, oj. Niedobrze, źle się dzieje. A, zbił niestety. Niszczarka powinna Colorado. Bardzo mądrze. Aj, już go zabił. No ale kijów bardzo mądrze smoka chciał mu puścić. Spróbuję popalić tego Meksyka. Muszę mu pomóc. Niestety. A on jest skoncentrowany na tym. Podpal się, podpal się. Aj, słabo. Muszę mu pomóc. Kosztem tego, że zginę. Tylko burzaki wchodzą w grę. Słabo. Jest podpała, jest dobrze. O, i już po mnie też. Aj! A bitwa niestety przegrana. Niestety tylko mogę na niego płynąć, to jest jedyne rozsądne rozwiązanie. Tak już po mnie. Bum. Jeszcze przyszyłem. Ła? Może mu jeszcze wypłacę z przeciwpancernych. No gdyby kapowali, byłoby wygrana. No. No, już na mnie mierzy, więc... Już jest po ptokach. Hmm.
Tak jest. Dobrze, podsumujmy sobie bitewkę, pomimo tego, że była przegrana, ale pokazałem wam, jak się gra Indianapolis. Co mogę powiedzieć, słuchajcie, okręt siódmego tieru premium, moim zdaniem to jest taki w innej szacie graficznej Nowy Orlean. Mocne przeciwpancerne, pelotka jak najbardziej OP. Słuchajcie, oddałem 102 strzały, 27 samolotów strąconych, uszkodzenia poważne 2, zatopienia 2, 5 podpaleń, 8 cytadel, 1 obrona bazy, plus dodatkowo otrzymałem wsparcie, więc jest fajnie. Błąd, jaki tutaj moja drużyna popełniła, to szkoda, że tam nie kapowali, wtedy tam krążek wypłynął, a prawdopodobnie, gdyby nie strzelał, to byśmy wygrali tą bitwę. No jeżeli chodzi o zarobki i tak dalej, no to jest okręt, który nie jest dostępny w grze, więc dostałem go na testowanie, więc tak to wygląda. Zobaczmy teraz, co zrobiła moja drużyna. No, zobaczcie, co jeszcze miałem. Miałem Kawachi na trzecim tierze, lol. A dlaczego tak dziwnie go wylosowało? To jest dobre pytanie, bo znaczy możliwe, żeby w plutonie ktoś wyszedł w trakcie. 1473 expa, jest ok. Dobra, raporty szczegółowe. Przeciwpancerne 60 tysięcy, burzaki 28 tysięcy, 16 tysięcy z podpaleń, 104 tysiące DMG, więc jest dobrze, tak? Widzicie siłę i potęgę tego okrętu. Dobra, co jeszcze mogę powiedzieć? Okręt, jak dla mnie, będzie bardzo OP, więc tylko czekamy, aż będzie w sklepie. Dobrze, kapitanowie, wszystkiego dobrego, subskrybujcie, komentujcie, łapeczki w górę i ja zapraszam na kolejny odcinek z okrętami premium. Wszystkiego dobrego, cześć!